Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co będzie, gdy nasza postać waży 300 kilo. Może trochę przesadziłem, mogłem ustawić 200. Ale, żeby nie było, że jestem gołosłowny i tak byście powiedzieli, no jak to 300 kilo nie może ważyć, to teraz mamy tutaj wagę. Wejdźmy na nią. Waga jest do 120, a ty jak ważysz 300, to i tak by ci to nie pokazało. Dobra, czyli w sumie musicie mi uwierzyć na słowo, że mam wpisane 300 kg. I jak możecie zauważyć, wolniej chodzimy. Tak. Tak to się właśnie chodzi bez sprintu. Tak ze sprintem, więc w sumie nie polecam tyć w tej grze. Co byśmy tu jeszcze mogli sprawdzić? Głód chyba rośnie tak samo, więc... A powinien szybciej. W 5 sekund już powinien być głodny. Która waży 300 kg. Powinien wpieprzać na okrągło. Chyba, że daje po prostu mniej... tak jakby do statystyk jedzenie. Sikanie chyba tam się raczej nic nie zmieni. Plama zostaje. Dobra, sprawdźmy sobie, jakby zachowywał się pojazd. Który no, niekoniecznie mógłby to wytrzymać. 300 kilo? Ojej. Ale osiadł. Ja wam muszę to pokazać, tylko ja muszę tutaj odjechać stąd. Jaki krzywy się robi. Dawaj do tyłu gdzieś tam. Ale go znosi. Znosi go jak nie wiem. O, 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 o. Patrzcie. Wysiadłem. Wsiadłem. Wysiadłem. Siadłem. Widzicie różnicę? Po prostu zadziwiające. Zadziwiające jest to, że w takiej grze po prostu fizyka, ciężkość naszej postaci wpływa na to, jak zachowuje się samochód. Ale... Sprawdźmy sobie jeszcze przyspieszenie i sprawdźmy sobie jeszcze prędkość maksymalną, którą pewnie tam nie osiągnę zbyt wielkiej. Dobra, na pierwszy rzut oka już widzę, że samochód potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby się tak jakby rozbujać. Przyspieszenie nie jest takie jak przy 80 kg, które ważymy na początku gry. I w sumie chyba trochę ciężej się steruje, jeśli chodzi o skręcanie w prawo. Natomiast jazda w lewo wydaje się być przyjemniejsza. W sensie, że tam mocniej skręca, no bo jest tak przechylony. Samochód z tego co widzę, no raczej nie ucieka tutaj nigdzie. Być może lekko go znosi na lewą stronę, dlatego że właśnie jesteśmy tutaj przechyleni. Ale czy prędkość maksymalna tutaj... się zmieni? Prawdopodobnie tak. W każdym razie powinna. To co by było, jakbym ustawił 1000? 1000. No trzeba zaraz będzie sprawdzić na 1000. No tu będzie na razie... Myślałem, że jeśli jest przechylony, to będzie miał tendencję do zahaczania o pewne tutaj rzeczy na mapie, ale jak widzę nie. Czyli chyba jeszcze 300 kg to można spokojnie tutaj cisnąć, nawet na rajdzie wystartować. Ty właśnie, bo jeśli chodzi o wagę, to waga naszej postaci w zasadzie robi nam różnicę, jeśli chodzi o rajd. Bo jeśli przyspieszanie jest słabsze, prędkość maksymalna będzie tak jakby mniejsza. Ale chociaż skręty w lewo są tutaj lepsze, więc można szybciej pokonywać łuki, które są w lewą stronę. Co raczej trasa prowadzi tak, że jest bardziej wyważona. Więc tutaj nie ma jakiejś tam reguły na to. Chociaż warto nie wpieprzać chipsów przed spaniem, bo możemy nie wygrać tutaj rajdu. Wydaje mi się, że coś się niedobrego stało. No, coś się niedobrego stało. Dobra, czyli w zasadzie 300 kg mamy... jakby pokazane. Sprawdźmy teraz,
To będzie się działo na 600 kilo. Dobra, mam wpisane 600. W zasadzie chyba chodzimy tak samo. Jest w sumie więcej pokazane na wadze. Pokazuje 90, ale waga kłamie, jak zawsze. Dobra, spróbujmy. Prawdopodobnie powinniśmy się szybciej męczyć, jeśli chodzi o taką wagę. Ej, zobaczcie. Zobaczcie na pasek tego nawodnienia. No, nawodnienia. Jeśli sprintuję, ten pasek jest po prostu szybciej się zapełnia. A czegoś takiego nie było w wadze 80 kg i chyba w 300 też. Chociaż w 300 mogłem przeoczyć, ale tutaj rośnie to naprawdę w zastraszającym tempie. Więc już mamy taką jedną jakby różnicę, taki smaczek. Tu chyba się nic nie zmieniło. Aczkolwiek jeszcze można się przejechać. Wydaje mi się, że pozostało tak jak było. Jeszcze sobie zobaczymy. Nie, tu chyba jeśli chodzi o te zawieszenie, to prawdopodobnie nic się tutaj nie zmieniło. No, samochód w zasadzie osiada się na tą jedną stronę tak samo. Może po prostu do tego momentu sprężyny się tak jakby ściskają, amortyzatory się chowają. Dlatego to do tego stopnia tylko może osiąść. Czekaj, pokaż. Przyspieszanie w zasadzie jest jeszcze wolniejsze niż w przypadku 300 kilo. Tak, jest zdecydowanie wolniejsze. Czy samochód znosi? Ciężko mi tu stwierdzić. Aczkolwiek wydaje mi się, że tak samo jak w przypadku 300 kilo, też delikatnie gdzieś przy większych prędkościach może go nosić na lewą stronę. Dobra, tak jak widzimy, tutaj już ma problem, żeby troszeczkę bardziej się rozbujać. Takie 120, tu raczej przy 80 kg już powinienem osiągnąć większą prędkość. Aczkolwiek znowu coś się wydarzyło po drodze. Zobaczmy, teraz tak na spokojnie. Naprawdę jest różnica. A tu już powinienem mieć stówkę przynajmniej. Któryś element mi chyba padzi, bo mnie coś tak za bardzo nosi. Nie, różnicy też to nie zrobiło. Syneksy, tam uważaj. Dobra, zobaczmy, czy mamy coś uszkodzone. O, błotniczek sobie wyleciał. Wydaje się być ok. Dobra, jedno kółeczko mamy rozwalone. To byłeś ty. Pewnie wyglądam gorzej niż on, jeśli mam 600 kilo. To raczej na pewno. Dobra. 600 kilo mamy. Pójdźmy o krok dalej na 1,5 tony. Dobra, jest 1,5 tony. Tak tylko kontrolnie. Wiem, że waga już nic nie pokaże. Dalej pokazuje 90. Ale to prawdopodobnie dlatego, że jest... O, chociaż nie, no wielokrotność to powinno troszeczkę więcej tutaj pokazywać. W chodzeniu nic się nie zmieniło, więc pewnie jest to... W kodzie gry jest ustawione na jakieś tam granice, powiedzmy od 50 do 70 chodzimy szybciej, od 70 do 80 czy tam do 100 chodzimy normalnie, powyżej 100 chodzimy wolniej. Tak mi się wydaje, że tak to właśnie funkcjonuje. Samochód osiada raczej tak samo, więc nic się tutaj takiego nie zmienia. Jeszcze tylko kontrolnie tutaj przyspieszanko. Ok. Tak, przyspieszyliśmy, że zgasło. Jest w zasadzie gorzej. Ale jest chyba tak jak na 600 kilo. Tak mi się wydaje. Jako, że burza wczoraj przerwała mi moje piękne nagrania,
więc muszę dograć końcóweczkę dzisiaj, to postanowiłem jeszcze, że... Ty, wy to widzieliście? Co tu się stało? Czy mi się zawieszenie złamało dlatego, że jestem za ciężki, czy co? Kurde, jak tu się wolno łazi. Ej, ale to było dziwne tutaj. Na zakręcie, żeby takie rzeczy się tutaj działy. Może faktycznie coś tutaj... waga ma więcej wspólnego niż to omawiane wcześniej. Bo no, na tym zakręcie bym powiedział, że tak... Nie do końca dobrze to wyglądało. Za bardzo go znosi, jakby tak troszeczkę szurał gdzieś po ziemi. Jeszcze tutaj zobaczę. Na tym jednym. Bardziej to słychać zawieszenie. Aczkolwiek też i tak... Jakby opona się bardziej zapadała pod tekstury. No nie wiem, ale w każdym bądź razie chcę zobaczyć tutaj właśnie na torze, jak to mniej więcej będzie wyglądało, jeśli chodzi o prędkość. I nie będzie w tym lepszego wykorzystania niż oczywiście tutaj toru na lotnisku, ponieważ mamy i linię startu i tam będziemy mieli też linię mety. Dlatego ruszajmy tutaj na wadze 1,5 tony. Troszeczkę słaby start, ale no, gramy na klawiaturze. Zobaczymy, do jakiej prędkości się tutaj nam rozpędzi. Zaraz zestawimy sobie to z wagą 80 kg, czyli taką standardową, jak zaczynamy rozgrywkę. No, można podciągnąć, że było takie 120, tak już naciągnijmy tutaj. Jeszcze tylko sobie zakręcik sprawdzę na tym. A jakby tą kamerkę włączyć? Tak nie wiem, czy mi to do końca wyjdzie. Ale tak samochód wygląda, jakby miał zaraz się tak bardzo przychylić na bok. Dobra, czyli w zasadzie jest ogarnięty już tutaj temat 1,5 tony, jeśli o to chodzi. Więc czas się przerzucić zaraz na nasze 80 kg standardowe. I sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Czyli tutaj osiągnęliśmy prędkość 120 km na godzinę. Do linii mety. Także zapamiętajcie to. No zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało w przypadku 80 kg. Dobra, mamy już rozgrzany samochód. Więc można zaczynać nasze testy. Ustawię się tutaj na linii, oczywiście jak wtedy. Już to było mniej więcej w takiej odległości, w takiej pozycji. I sprawdźmy, ile osiągniemy na wadze 80 kg. Jak widać, koła tracą przyczepność, bo nie mamy tej takiej wagi, nie mamy tego dociążenia z przodu w postaci naszych kilogramów. No, już widzę, że osiągnęliśmy ponad 120, więc jeśli wtedy naciągnęliśmy na 120, to teraz możemy naciągnąć to na takie 125. 125 będzie takim optymalnym naciągnięciem, jeśli o to chodzi. Tak więc no, różnica powiedzmy tam 10 km prędkości maksymalnej na takim, czy tam na przyspieszeniu. To raczej testowaliśmy przyspieszenie tutaj niż prędkość maksymalną, dlatego że no, nie możemy nigdzie osiągnąć prędkości maksymalnej, dlatego że nie ma aż tak długiej, prostej drogi w tej grze. A na autostradzie czasami można gdzieś tam wylecieć po prostu. Też przeszkadzają inne samochody w tym, dlatego no, na płycie lotniska trzeba było to testować. Ale tutaj można powiedzieć, że różnica 10 km na tak krótkim odcinku jednak ma znaczenie, bo na przykład tak jak mówiłem już poprzednio, rajd przy większej wadze może nam troszeczkę popsuć nasz wynik, dlatego że możemy osiągnąć gorszy czas i tak jak już mówiłem, nie warto tyć w tej grze. Tak więc to by było na tyle. Dzięki Ci, drogi widzu, za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się podobało, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja na dwóch kanałach, dołącz do naszego Discorda, zostaw followa na moim Instagramie. Wszystkie linki masz w opisie, a ja mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.